Zastanawiałam się, czym mogę się z wami podzielić dzisiaj. Nawet miałam taki szczytny plan, że wezmę jakiś tekst i zrobimy analizę tekstu. Tak inaczej niż do tej pory mówiłam kazanie, zawsze takie osobiste, bardzo emocjonalne. A pomyślałam sobie, tak raz zrobię taki, zgodnie z wszystkimi zasadami homiletyki, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, jakiś tekst wziąć, przeanalizować tak głęboko. No i wzięłam taki tekst. I wzięłam taki tekst z Księgi Sędziów i nawet zaczęłam od takiej głębokiej analizy. I pozwólcie, że przeprowadzę was tym tokiem mojego myślenia, jaki wierzę, że Pan Bóg mi dał w tym tygodniu. Otwórzmy razem Księgę Sędziów, 14 rozdział. Jest to historia Samsona, właściwie część jego historii. Pamiętacie, prawda, jak było z jego narodzeniem, jak w zasadzie z poczęciem jeszcze. I generalnie historię Samsona znamy z czego? Czym takim charakterystycznym wsławił się Samson? Z siły, prawda? Miał taką potężną, nadludzką siłę. Jak bardzo nadludzką? Bardzo, bardzo nadludzką, tak. Pamiętacie jakieś liczby, jakieś tak porównanie, wiecie, taki jak, nie wiem, gołota, jak... Wszystko mało. Mało. Prawda? Wyciągał bramy spiżowe na plecy i sobie maszerował, tak, związany łańcuchami, ruszał ręką, wszystko strzelało i tam... Oślą szczęką 1000 osób położył trupem uzbrojonego wojska, nie żadne tam, prawda, niewyćwiczone bandy jakieś, nie, absolutnie nie, uzbrojone wojsko. 1000 żołnierzy, sam jeden. To naprawdę, no, ja się nie dziwię, że ludzie czytają to i stwierdzają, no, to jest bajka, no przecież to jest niemożliwe, no to gdzie, no skąd? I można tak to traktować. Można traktować to jako takie pewnego rodzaju historię, przypowieść, bajkę troszkę, prawda, przerysowującą rzeczywistość, żeby o pewne rzeczy pokazać. Można. Ale czy należy? Czy należy tak do Słowa Bożego podchodzić? My wiemy, że nie. Prawda? My wiemy, że ta historia miała miejsce naprawdę, dlatego że patrząc pod względem budowy samego tekstu, użytych słów kluczowych, ewidentnie nie ma żadnych sygnałów, że miałaby to być przypowieść, czy bajka, czy jakaś parabola. Absolutnie nic podobnego. Czasem jest mowa, że Pan Jezus przemawiał do nich w przypowieściach. No i zaczynają się przypowieści. Albo podobne jest coś, albo słuchajcie tych słów i wam będzie podobnie. Tu nic takiego nie ma miejsca, absolutnie. Wręcz przeciwnie. Są czyste, historyczne fakty, daty, prawda, konkretne instrukcje, informacje o konkretnych osobach, miejsce pochodzenia, imię, ród, prawda, kraina, miasto, gdzie mieszkał. Więc nie ma żadnych przesłanek, które miałyby świadczyć o tym, że jest to przypowieść. Więc jako osoby poważnie traktujące Pismo Święte podchodzimy do tego, że rzeczywiście była to historyczna opowieść, tak jak Pismo Święte to sprawozdaje. No i teraz... Jedna rzecz to jest Samson, który był niesamowicie silny i wydaje się to bajkową osobą, ale jako osoby wierzące stwierdzamy, dużo rzeczy mieści się dzisiaj w kanonie bajki, na przykład Wszechmogący Bóg. On też jest w kanonie bajki się mieści. Ale jako osoby wierzące wiemy, że jest Wszechmogący Bóg. Więc zakładamy, że Samson, człowiek tak mega silny, no dobra, mega, 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 mega i tak dalej silny, też mógł istnieć. Skoro istnieje Wszechmogący Bóg, Bóg mógł go obdarzyć taką siłą. Mógł. Z czym jeszcze się kojarzy Samson? Z czymś niezwykłym. Co jeszcze kojarzycie z Samsonem? To siłę miał jakby we włosach. Był to, tak w pewnym sensie ta siła była związana z włosami, chociaż nie z włosami jako włosami, tylko jako symbolem poświęcenia Bogu. Prawda? Bo już, gdy mowa jest o odrastaniu włosów już po tym, jak był uwięziony, jest mowa, że
Pan przydał mu znowu siły. Gdy włos zaczął rozrastać, Pan przydał mu siły. To nie, że włos zaczął rozrastać, więc miał siłę, tylko Pan przydał mu w tym momencie siły. I jego słowa nawet wtedy po już tym pewnym okresie czasu, kiedy prawda, miał tam stanowić jako widowisko, też świadczą o tym, że był to czas jego głębokiej refleksji nad sobą. Bo nie po prostu poszedł i ja się chcę zemścić, tylko Boże, pomóż mi teraz. Prawda? Wcześniej nie ma w ogóle takich słów w ustach Samsona. Pomóż Boże, Boże prowadź, Boże, co powinienem zrobić. W ogóle coś takiego nie występuje zupełnie. To występuje w przypadku jego rodziców. Co mamy robić z dziecięciem? No i Bóg mówi. Samson nigdy nie pytał Boga, poza tym jedną sytuacją wtedy. No ale jeszcze coś. Jeszcze coś macie tak na myśli w przypadku Samsona? Prawda? To jest niesamowite. Powiem szczerze, że mi to też się kojarzyło. Kojarzył mi się Samson z osobą bardzo, bardzo dziwną. Ale zobaczmy ten 14 rozdział, od którego chciałabym wyjść. Pewnego razu, może ostatni werset 13 rozdziału, zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sora i Esztanol. Czyli Duch Boży działał w Samsonie i działał, i działał, i funkcjonował. W zasadzie to od momentu jego dorastania cały czas działa w nim Duch Boży. I 14 rozdział. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Popatrzcie, z tych słów wynika, że rodzice jednak słuchali Bożych przykazań, które mówiły: nie bratajcie się, nie bierzcie żon dla swoich dzieci z obcych narodów, prawda? Z ludzi inaczej wierzących. Ale Samson nie pyta Pana. Mnie się ona wydaje odpowiedniejsza. Ja chcę. Weźcie mi ją i żadną inną, bo tylko ona. Wiecie, taki potężny poryw serca Samsona. Tak? No, ja mam pytanie do kobiet. I w tym momencie trochę się kończy moja logiczna homiletyka. Więc wybaczcie. Pytanie do kobiet. Mieć takiego faceta, który dla nas poświęci wszystko. Nie? Taki rycerz na białym koniu. Nieważne nic. Tylko ja się liczę dla niego. Poszłybyście w dym? Niekoniecznie, ale robi wrażenie. Chciałoby się tak, nie? Panowie, chcielibyście mieć kobietę, na której widok tracicie cały świat z oczu, tylko ona i żadna inna? Ja rozumiem, że kobieta pyta, więc to głupio brzmi. Ale rozumiecie, o co chodzi, prawda? Myślę, że rozumiecie Samsona dużo lepiej niż my go rozumiemy, bo jesteście mężczyznami po prostu. I wiadomo albo nie wiadomo, ja zakładam, że wiadomo, jak kobiety atrakcyjne działają na mężczyzn, jak zaślepiają, jak mężczyzna potrafi naprawdę do niesamowitych rzeczy być zdolny, kiedy jest kobieta, która rozpala w nim wszystko i po prostu on jest cały, wiecie, wtedy każdy mężczyzna jest taki szczupły tutaj, bary mu rosną, tak? Wtedy nagle cały świat nie, w ogóle otworem stoi. Nie ma rzeczy niemożliwych. I tak było z Samsonem, to było niesamowite. I nie liczył się głos rozsądku rodziców, bogobojnych rodziców, którzy go wychowali dobrze, którzy poświęcili dla niego praktycznie całe swoje życie, nic dziwnego. To był jedynak wyczekiwany, matka była niepłodna, dostała w zasadzie w prezencie syna i tak była Bogu oddana, że nie trzymała go dla siebie, ale robiła wszystko według Bożych zaleceń, bo to był Boży człowiek, Nazyrejczyk. I w tym momencie jest ten wielki konflikt rodziców z synem. Rodzice nie chcą takiej synowej, a syn bardzo chce taką żonę. Kto miał rację? Kto miał rację? Rodzice mieli rację, ale to w tym Samsonie działał Duch Boży. To on był Nazyrejczykiem. To on wiedział, co jest dobre.
Kto miał rację? Rodzice wierni literze, przykazaniom, czy syn, w którym działał Duch Boży potężnie? Niezwykle. Kto miał rację? Z tym pytaniem... Właśnie, z tym pytaniem jest dużo związanych dodatkowych pytań, bo czytajmy dalej. 4. werset. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. To kto miał rację? Samson, czy wierny swoim uczuciom, emocjom, które według niego absolutnie powołał Duch Boży i w ogóle nie było innej opcji, tylko była jedna opcja. On nie miał żadnych wewnętrznych dylematów, ta i żadna inna. Czy rodzice, którzy byli rozerwani, no bo syn pragnie tej, ale nie lepiej inną synu, no przecież to nie jest tak, to nie będzie dobrze. A my czytamy potem jeszcze, że to wyszło od Pana. Co wyszło od Pana? Jest znak zapytania? Jest. Jest duży znak zapytania. Więc ponieważ mi się też pojawił ten znak zapytania, ja mówię, dobrze, sprawdzamy. Co wyszło od Pana? To ta kobieta? Miłość do tej kobiety? Co wyszło do Pana w życiu Samsona? Co wyszło od Pana? I czy Pan, tu jest napisane, że szukał, jak jest napisane? Zaczepki. Pan szukał zaczepki z Filistyńczykami? Jak to Pan szukał zaczepki? Zaczepki to szukają tacy, właśnie ci tacy nabuzowani, żeby się przed kobietą pochwalić. O, oni szukają zaczepki, nie? Żeby pokazać, jaki są. Wtedy są tacy prowokujący wszystkich, tacy walczący, tacy dzielni. Ci szukają zaczepki. Bóg szukający zaczepki? Jak to brzmi? Ma ktoś inne przekłady Pisma Świętego niż warszawską Biblię? Tak, Andrzeju, masz Biblię Gdańską na pewno, tak? A Tasiu, mógłbyś? XIV rozdział, 4. werset. Jak tłumaczy to Biblia Gdańska? A ojciec jego i matka jego nie wiedzieli, że to było od Pana, bo on przyczyny szukał na Filistyny, gdy na on czas Filistyni panowali nad Izraelem. Niekoniecznie zaczepki, tak? Przyczyny do jakiegoś sporu, czegoś, punktu zahaczenia, punktu jakiegoś spornego między nimi. I teraz, wiecie, zadałam sobie pytanie, jak to? Filistyńczycy panowali nad Izraelem. Ich życie, biorąc pod uwagę świadectwo rodziców Samsona i Filistyńczyków, było zupełnie inne, zasady były inne, kult był inny i Pan Bóg musiał szukać powodu do sporu między Filistyńczykami a Izraelem? Jakim sposobem? Nie było dosyć przyczyn do sporów? Żyjecie w świecie z ludźmi, którzy myślą i wierzą inaczej, prawda? Macie spory na co dzień? Macie punkty takie zapalne na co dzień, czy nie macie w ogóle nic? Zdarzają się. I czasami trzeba niezłego kombinowania, żeby tego nie zaogniać, prawda? A tam Pan Bóg musiał szukać przyczyny do sporu między nimi. Popatrzcie, w jakim stanie był Izrael wtedy. To jest niesamowite, w jakim stanie był Samson. Im się dobrze ze sobą żyło. Im się tak dobrze żyło, że nie było żadnych sporów. Nie było żadnych pretensji do siebie nawzajem. Nie było żadnych napięć. Tak pięknie ze sobą współżyli. Jakby tak zastosować słowa apostoła Pawła, jeżeli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie, to oni byli idealni. No i świetnie im to wychodziło, prawda? Wkomponowali się, tak jak powiedział Tadeusz, wkomponowali się w życiorys najeźdźców, w ich sposób życia tak dobrze, że nie było żadnych punktów spornych. I popatrzcie, co Pan Bóg musiał wykorzystać, żeby co zrobić? Żeby uwolnić Izraela od najeźdźców. Jak sobie do mnie to dotarło, to po prostu stanęłam i no prawie tak jak teraz ten motor, co tam warczy, tak się poczułam. Wszystko potem we mnie zadrżało i ja całą mówię, rany. Niesamowite, taki stan Bożego ludu,
że Pan Bóg musiał wykorzystać namiętność swojego człowieka, który był tak słaby, nie mógł nic innego zrobić z tym Samsonem. Nie mógł sprawić, że Samson będzie nagle przestrzegał Bożych przykazań i to będzie solą w oku Filistyńczykom. Nie, bo Samson nie chciał przestrzegać przykazań. Nic nie mógł zrobić z tym swoim człowiekiem napełnionym Duchem Bożym, jak tylko wykorzystać jego namiętność. Rozumiecie, jaka rozpacz Boga? Co się dzieje? I tak sobie pomyślałam, jak często Pan Bóg musi nas wykorzystywać w obrębie naszych słabości, żeby w ogóle mógł nas wykorzystać. Bo my jakoś tak opornie, my tak się wkomponowujemy w ten świat dookoła, że tak nie bardzo można odróżnić chrześcijanina od niechrześcijanina, wierzącego od niewierzącego. Zdarza się czasami, że mieszka się z pracuje się z kimś, ktoś tutaj opowiadał swoje doświadczenia, że 20 lat z kimś pracował, po 20 latach okazało się, że on jest oddanym Bogu człowiekiem, a to jak to? I przez 20 lat niczym się nie różnił? Jak ty to zrobiłeś, że nikt nie wiedział o tym przez tyle lat? I tak pomyślałam sobie o tej sytuacji, o której rozmawialiśmy na pierwszej części. Jak trudno nam czasami wypowiedzieć słowa świadectwo o naszej wierze. Jak trudno nam czasami coś zrobić, co jest wbrew konwenansom społecznym, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Czasami boimy się o swoją opinię, czasami się boimy o opinię Pana Boga, czasami boimy się o uczucia tych innych ludzi. Tak czy inaczej, jedyny sposób wtedy wyzwolenia Izraela było jednak znalezienie punktów różnych. Jedyny różny punkt, jaki udało się Bogu znaleźć, to była namiętność, właściwie skutek namiętności Samsona. Więc co wyszło od Boga? Czy ta namiętność, czy Bóg tak specjalnie podpalił namiętność Samsona, żeby on się zakochał w tej kobiecie? Tyle było atrakcyjnych Izraelitek. On każdą chciał, ale Pan Bóg, nie ruszaj tych, tamtą weź, bo będzie awantura wtedy. Zupełnie odwrotnie. I tak dla nas też duża nauka z tego, z życia Samsona w tej sytuacji. Ponieważ tak jak powiedział Tadeusz, nie mamy dużo czasu, to zastanawiam się czasami nad innymi mężami Bożymi, którzy są opisani w Piśmie Świętym, których Duch Boży działał w niesamowity sposób, naprawdę w niesamowity. Na przykład apostoł Paweł. W niesamowity sposób, prawda? Czy w jego życiu Bóg też wykorzystywał czasami jego słabości, czy nie musiał? Czy patrzyliśmy kiedyś na życie Pawła w ten sposób? Że czasami Bóg działał przez Pawła niekoniecznie w ten sposób, jaki Bóg zaplanował od samego początku, ale po prostu dostosował możliwości swoje działania do tego, do wyborów Pawła. Czy znalazłeś takie punkty w jego życiu? Nie chodzi o to, żeby szukać jego wad, czy jego błędów, czy grzechów, nic podobnego. A czy patrzyliśmy tak na przykład na życie Eliasza, niesamowitego męża Bożego, który dokonywał niezwykłych cudów, no bo przecież, wiecie, przestaje padać deszcz na słowo, zaczyna padać deszcz na słowo spada ogień z nieba, pali ofiarę i on cały czas taki pewny, tak potężną wiarę, takie zaufanie do Boga, taka łączność z Bogiem. Czy więc jego życie też było takie absolutnie idealne od początku do końca? Każde słowo, które powiedział, było słuszne? Każda decyzja, którą podjął, była słuszna? Prawda? Z apostołem Pawłem nie było tak łatwo powiedzieć, że nie zawsze, nie? Bo z apostołem Pawłem, z Eliaszem jest bardziej ewidentna sytuacja. Pytanie, czy jakikolwiek inny mąż Boży był, którym można byłoby powiedzieć, zaczął działać w nim Duch Pański i działał cały czas, non-stop, i wtedy był już świetlaną postacią i nic, nigdy Bóg nie musiał wykorzystywać żadnej jego słabości, mógł działać z pełną mocą, dokładnie tak, jak chciał. Przychodzą na myśl tylko te postacie, o których Pismo Święte nie mówi o ich upadkach. Ale nadal stawiam pytanie, czy w związku z tym ich życie było idealne?
Słowo Biblii jest ewidentne. Nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy potrzebujemy wybaczenia. Nie potrzebowaliśmy kiedyś, ale potrzebujemy teraz. Była tylko jedna osoba na przestrzeni całej historii Ziemi, której Bóg nie musiał wykorzystywać żadnej słabości. Jedna, jedyna osoba. Prawda? Człowiek Jezus Chrystus. I jeżeli patrzymy na Jego postać, możemy powiedzieć, cokolwiek zdecydował, cokolwiek zrobił, było to tożsame z wolą i myślą, planem i działaniem Boga. Jeden, jedyny. Więc jeżeli komukolwiek z młodzieży przyjdzie na myśl, że nie ma nic złego w tym, że wezmę sobie żonę niewierzącą, która w ogóle według innych kryteriów żyje, według innej hierarchii funkcjonuje, bo to jest od Pana Boga myśl i to z tego będą dobre ewangelizacyjne skutki, to wiedz, że jeżeli tak jest, to się dobrze zastanów nad swoim życiem. Jeżeli Bóg nie może przez ciebie działać inaczej, tylko wykorzystując twoje słabości, bo z tego będzie nieszczęście. Wcześniej czy później, krótsze bądź dłuższe, czasowe bądź bezterminowe, ale będzie. I pomyślałam jeszcze o jednym. Pomyślałam jeszcze właśnie o Panu Jezusie. Czy pamiętacie z życia Pana Jezusa moment, kiedy Jego wola była inna niż wola Ojca? Jego plan był inny niż plan Ojca? Czy rzeczywiście w każdym momencie Jego życia wykonywał dokładnie to, co Ojciec chciał? Czy rzeczywiście każde Jego słowo było tożsame ze słowem Ojca? Bo Jezus powiedział, ktokolwiek mnie widział, widział i Ojca. Tak? Powiedział tak czy nie? Ewangelia Jana, prawda? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pamięta ktoś, w którym momencie to jest? XIV rozdział Ewangelii Jana. Najpiękniejsze słowa Pana Jezusa. Najpiękniejsze. Może mina dające największą nadzieję. Zaczyna się od niechaj nie trwoży się serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I później są wymiana zdań z Filipem. Gdybyście mnie poznali i Ojca mego byście znali, mówi Pan Jezus, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział i Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Czy Pan Jezus kiedykolwiek skłamał? Nie. Czy każde słowo, każda myśl, każdy uczynek Jezusa było tożsame z myślą, słowem i uczynkiem Boga? A co z Getsemane? Kiedy Pan Jezus się po ludzku bał. Był człowiekiem. Czy Jego strach był strachem Ojca jednocześnie też, czy nie? Zadałam sobie to pytanie. Co Ojciec czuł w Getsemane? O Jezusie jest napisane, że pocił się krwawym potem ze strachu. Był przerażony. Co Ojciec wtedy czuł? Co Ojciec wtedy myślał?
co ojciec wtedy robił. Pan Jezus nie słyszał jego odpowiedzi, prawda? Pan Jezus nie słyszał jego odpowiedzi. Ale zobaczmy 53 rozdział Izajasza, gdzie jest mowa właśnie o, może nie tym akcie, ale na pewno dotyczy właśnie tego wydarzenia. Dziesiąty werset. Ale to Panu, czyli Bogu, upodobało się utrapić Go, Jezusa, Syna Bożego, Mesjasza, cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. Podobało się ojcu utrapić cierpieniem swojego syna? Macie dzieci? Mieści wam się w głowie, że upodoba wam się kiedykolwiek utrapić dziecko cierpieniem swoje? Za kogoś? Za kogoś, kto was w ogóle nie zna, kto ma was w nosie, kto z was kpi, kto mówi, że wy w ogóle jesteście do niczego i że to jest bzdura i wasz syn to też jest nic? I najchętniej by go pobili, opluli i ubiczowali, zlekceważyli. Upodobałoby wam się, że utrapić cierpieniem swoje dziecko dla tych ludzi? Czy jest to możliwe? Więc znowu sięgnęłam do innych tłumaczeń, żeby sprawdzić, jak inne tłumaczenie oddaje ten tekst. Ja sobie tutaj już pozwolę skorzystać z wersji na komórkę. Bardzo polecam, bo to porównywanie tekstów naprawdę potrafi bardzo otworzyć spojrzenie. Biblia Brzeska oddaje ten tekst w ten sposób. Pan chciał dotrzeć nań boleścią. Biblia Tysiąclecia: spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Warszawsko-Praska podobnie. Lubelska: ale Jahwe upodobał sobie w swym dotkniętym i kazał mu cierpieć. Już troszkę inaczej, prawda? Biblia Gdańska: tak ci się Panu upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje. Czyli tu, że ewidentnie widać, że Bóg upodobało się Bogu, aby go, przez takie rzeczy przeprowadzić Jezusa po to, by Jezus ujrzał tą nagrodę. No to już jest coś, nie? To już jest jakiś plus dla swojego syna. Ale nadal mi to nie dawało spokoju i zobaczyłam w wersji interlinearnej, co znaczy to upodobać. I rzeczywiście to słowo to jest słowo hafec i ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie to właśnie mieć przyjemność w czymś, upodobać sobie, pragnąć czegoś. Jest to jedno znaczenie, ale jest jeszcze drugie znaczenie, które jest zwrócić się do, czy w jakimś kierunku, ugiąć się, zgiąć się. I wtedy pomyślałam, łzy mi stanęły w oczach i jeszcze sięgnęłam do pierwotnego znaczenia tego słowa według definicji Stronga. I tu jest, że to pierwotne znaczenie to jest właśnie skłonić się do, zgiąć się. Pomyślałam, tak, właśnie. Zobaczyłam w Getsemane Pana Jezusa, który klęczy, którego przez pory jego ciała przenika krew ze stresu, ze strachu, z przerażenia i zobaczyłam podobnego ojca
I ta walka, która toczy się w Getsemane, toczy się tak samo na tronie Ojca. Wyrwać syna, czy nie wyrwać? Wyciągnąć go z tego, czy nie? Mogę to zrobić. Ale uzgodniliśmy wcześniej, że to przejdzie. Nie ma innego ratunku dla tych ludzi, których też kocham. Jak bardzo musiał zacisnąć zęby, jak bardzo musiał się powstrzymać, żeby nie zadziałać. Często widzimy w Getsemane tylko Jezusa cierpiącego. I fakt, tak jak On cierpiał, nie będzie cierpiał nikt z nas. Cokolwiek przechodzimy na ziemi, mamy zawsze wsparcie Boga, zawsze. Korzystamy z Niego bądź nie, ale mamy zawsze. A tam Jezus go nie miał. Ale Jezus pozostał wierny wyborowi, któremu dokonał dużo wcześniej. I Ojciec też pozostał wierny. Kosztowało ich to obu straszną mękę, straszne cierpienie i straszny ból, ale przeszli to i przez to my już nie musimy. I dlatego Pan Jezus potem mógł powiedzieć, że nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Dla tego, który oddaje swoje życie mnie, nie ma rzeczy niemożliwej. Mamy tego Jezusa na wyciągnięcie ręki. I wiecie co? On nigdy nam tego nie wypomni. On, gdy jest przy nas, gdy jest nam ciężko, nigdy nie mówi, ja widzisz, bo ty jesteś taki, jaki jesteś, ale ja tu wycierpiałem, zobacz to przez ciebie. Nigdy tego nie powie. On powie, ja to wycierpiałem dla ciebie, popatrz, tu jest moc dla ciebie. To jest dowód, uwierz. Te moje krwawiące rany to jest dowód dla ciebie, żebyś uwierzył, że jest moc dla ciebie teraz. Jakiekolwiek próby nie przechodzimy, jakiekolwiek trudne sytuacje nie przechodzimy. Jezus to zna, przeszedł, cierpi razem z nami, tak jak Ojciec cierpiał z Nim w Getsemane. I Jego moc jest obok. Możemy ją chwycić i przejść. Sam z tego skorzystał dopiero na sam koniec swojego życia. Jego życie mogło wyglądać zupełnie inaczej. Ale skorzystał. Korzystajmy teraz, żebyśmy nie musieli korzystać tylko na samym końcu, bo takie życie naprawdę jest smutne. Bóg jest obok nas. I chcę, żeby dzisiaj to był ostatni dzień grzechu każdego z nas. Tego, które do tej pory być może przymykaliśmy oko. Nie musimy już. Nie musimy i nie chciejmy już. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, dla tego, który ufa Bogu, dla tego, który Bogu oddaje swoje życie. Amen. Ojcze Niebieski, Święty Boże, Ty, który jesteś przed nami zamknięty, zasłonięty całymi, trudno powiedzieć jak, wieloma kilometrami, jednocześnie jesteś tak blisko nas. Nie widzimy Cię, nie widzimy Twoich łez, nie widzimy Twojej rozpaczy, nie widzimy Twojego bólu, ale mogliśmy to oglądać jako ludzkość w osobie Twojego Syna. Mogliśmy w Nim widzieć Ciebie, mogliśmy w Nim widzieć prawdziwy wzór do życia, taki żywy, prawdziwy, praktyczny. Wybacz nam, Panie, jak często usprawiedliwiamy nasze grzechy, nasze słabości. Wybacz nam, Panie, bo to wielki grzech z naszej strony, że czasami usprawiedliwiamy nasz grzech jako Twoją wolę, bo to specjalne okoliczności, bo to niezwykła sytuacja. A przecież życie Twojego Syna jest świadectwem, że nie ma żadnej sytuacji, w której człowiek musiałby wybierać łamanie Twojego prawa, Twojego słowa. To, co dałeś, jest wieczne. Panie, obdarz nas takim duchem. Oczyść wszystko to, co złe, wypal z nas. Jeżeli trzeba przez bolesne doświadczenia, to chociaż my ich nie chcemy, to Ty, Panie, wiesz, które są niezbędne. I nic ponad to na nas nie dopuścisz. Daj nam, Panie, widzieć zawsze ratunek w Twoich rękach i w Twoim słowie. Wsparcie w naszych braciach, w siostrach. I daj, byśmy mogli być takim wsparciem dla innych, zachętą. Panie,
Niech to reszta dnia sobotniego, która dzisiaj pozostała, niech będzie czasem, kiedy wylejesz na nas obficie ducha swojej dobroci, mądrości, miłości, abyśmy zatopieni w Niego nie chcieli wyjść i chcieli z Tobą spędzać cały tydzień. Dodaj nam odwagi i wiary wtedy, gdy będziemy musieli wybierać, kiedy przyjdą pokusy, kiedy przyjdą trudności. Dodaj nam, Panie, wiary, nawet gdy wtedy zapomnimy się do Ciebie modlić. Prosimy Cię o to teraz. W mocy i przez krew Twojego Syna, przez Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie. Amen.